Od stycznia do sierpnia 2017 roku polski eksport był wart ponad 560 miliardów złotych. To wzrost o 8% w ciągu roku. Polscy eksporterzy ciągle szukają nowych rynków zbytu. Coraz częściej myślą o Afryce. BGK jest jedynym polskim bankiem, który w takiej skali wspiera ekspansję i eksport polskich firm w ogóle w świecie. Jesteśmy obecni wraz z naszymi klientami w 52 krajach na 6 kontynentach. I to właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego zachęca do podjęcia wyzwania w Afryce. Na biznesowym śniadaniu przedstawił instrumenty, które mają pomóc przedsiębiorcom odnaleźć się na rynku czarnego lądu. Finansowanie importera, finansowanie na poziomie spółki, która jest importerem polskich dóbr, towarów lub usług. Po drugie sovereign finance, czyli finansowanie bezpośrednio rządu kraju afrykańskiego zainteresowanego importem. I po trzecie program akredytów eksportowych, to jest nowy program Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju. Program, w którym BGK jest pośrednikiem pomiędzy bankiem importera a polskim eksporterem. BGK zaprosił doświadczonych przedsiębiorców, którzy od lat robią interesy w Afryce. Reprezentuję firmę Navior. Firma zajmuje się budownictwem morskim, gospodarką morską. Na rynku afrykańskim działamy od 30 lat. Firma Jakusz zajmuje się środkami bezpieczeństwa publicznego. 8 lat temu zaczęliśmy. Bursus to firma, która obchodzi 125-lecie w tym roku. Na rynkach afrykańskich traktory były już oferowane w latach 60. i 70. Przedsiębiorcy dzielili się swoim doświadczeniem z potencjalnymi inwestorami. Ważne jest posiadanie tam lokalnego partnera, który te wszystkie drobne tematy wynikające z różnicy kulturowej potrafi zrealizować. Przede wszystkim trzeba traktować Afrykę jako bardzo zróżnicowany kontynent. Nie jest to jednolite, każde państwo ma swoje zasady, każde państwo ma swoją kulturę biznesową, swoją kulturę narodową. Przede wszystkim należy być cierpliwym, nie zrażać się. Przygotowanie kontraktu, przygotowanie każdej umowy, która u nas by trwała miesiące, tam trwa 2 do 3 lat. Polskie firmy szukają coraz to nowszych kierunków eksportu, a szanse na zaistnienie mają przedsiębiorcy z najróżniejszych branż. Zainteresowanie jest olbrzymie, co wynika głównie z atrakcyjności Afryki jako rynku pod względem demograficznym i ekonomicznym. Branże takie jak branża medyczna, branża transportowa czy branża budowlana to są branże, które się rozwijają bardzo szybko. Minister Przedsiębiorczości i Technologii zapewnia, że wsparcie eksportu jest kluczowym elementem strategii odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z naszych ważniejszych aktywności jest promocja eksportu i wspieranie eksportu, aktywności eksportowej i aktywności, która ma zmierzać do lokowania państwa inwestycji za granicą. A zatem jeśli dziś rozmawiamy o Afryce, to proszę czuć się zaproszonym do tej dyskusji, proszę czuć się zaproszonym do dostarczania nam gotowych rozwiązań, które mam nadzieję wspólnie z Państwem zrealizujemy. Dzisiaj już co piąty polski eksporter chce stawiać na współpracę handlową z krajami Afryki.